Dzień dobry, witamy w kolejnym wydaniu Żeli Ekspresu. Dzisiaj jest to nietypowe wydanie, ponieważ jesteśmy świeżo po meczu rocznika 2011 i 2010 z Sępem Szelce. Na początku łączymy się z Wojtkiem, który jest na meczu sparingowym. Dzień dobry dla Żeli Ekspresu. Wojciech Wróblewski, dzisiaj 2011 i 10 oraz Kuba Woda z 2012 gra z Sępem MKS. Na razie wynik 5-5, do drugiej połowy jeszcze jedna kwarta. Dla Żeli Ekspresu z boiska we Władysławowie Wojciech Wróblewski. Dzięki, Wojtek, przechodzimy do rozmowy z naszymi gośćmi. Porozmawiamy dzisiaj z zawodnikiem tego meczu, Oskarem Wojszczakiem i kibicem Maksem Łukaszewskim. Co Oskar ma do powiedzenia o tym meczu? Ten mecz był bardzo wyrównany. Wygraliśmy, było bardzo dużo bramek. Mecz skończył się wynikiem 9-7. A Max, co ma do powiedzenia? Jak się oglądało ten mecz? Dobrze się oglądało. Były emocje. Mieliśmy dziś kółko radości. Ile było w tym kółku osób? Kółko liczyło ponad 30 osób. A co był Max według ciebie zawodnikiem meczu? Moim zdaniem Olek i Kuba Woda. A dlaczego twoim zdaniem Olek i Kuba Woda byli najlepsi w tym meczu? Olek strzelił 5 goli, a Kuba Woda był z 12, chyba jako jedyny. Oprócz wieczornego meczu za Władysławowie odbywał się też po południu trening rocznika 2011-10 na plaży. Był to trening motoryczny i ten trening świadczył o tym, jaka dwójka dostanie powołania na mecz we Władysławowie. A ty, Oskar, co było dla ciebie najfajniejsze dzisiaj? Dla mnie najfajniejsza była dzisiaj odprawa rocznika 2010-11. Trener mówił nam, jak mamy grać w meczu w Władysławowie. A tobie co się najbardziej podobało? Mi się najbardziej podobała przejażdżka wozem. Wozem wojskowym. Było tam wyboiście i były ostre zakręty. Dobrze, także dziękuję, Max i Oskar. To już koniec w dzisiejszym wydaniu Żeli Ekspresu. Zapraszam na kolejne. Do widzenia, dobranoc.